Dzień dobry, temacie frakcyjki. Powtórka do wszystkich epok. To znaczy z czego? Ze wszystkiego. Pierwsze pytanie. Ilu Polaków zginęło podczas wojny? 5 236 381. Dobrze, a teraz wymień nazwiska i adresy. Co? Ale panie psorze! Nie ma żadnego ale. Jakieś skromne podstawy trzeba mieć. Ja od was wiele nie wymagam. Kiedy była bitwa pod Grunwaldem? 15 lipca 1410. Nieźle. O której godzinie czasu środkowoeuropejskiego rozpoczęła się? To jest taki czas? Niestety jedyneczka. Jakie zwierzę uplował król Zygmunt August w Puszczy Knyszyńskiej? Zająca? Kozę? Tura? No nieźle. Ile waszych tur? Ile drzew rosło wtedy w puszczy i wymień gatunki drzew? Ale panie profesorze... Nie ma ale. To tylko skromne podstawy. A jutro sprawdzam stat. Wszystkie? Nie. Tylko 237 dat. Przecież ja nawet daty moich urodzin nie pamiętam. Dominika, a co ty w ogóle pamiętasz? Tak, bo by za mało uczyć się historii, a za dużo polskiego. Muszę porozmawiać o tym z panią Małgorzatą. Jeszcze raz wymaga polski. Pani Małgosia rozkręcała się z lekcji na lekcji. Dzień dobry. Słyszałam, że narzekacie, że piszecie za dużo rozprawek. Od dziś nie będziecie już pisać rozprawek. Będziecie pisać tylko opowiadanie z dialogiem, twórcze, charakterystykę statyczną, dynamiczną, opis przedmiotu, postaci, sytuacji, przeżyć wewnętrznych, dzieła sztuki, sprawozdanie, recenzje, list motywacyjny, CV, podanie i wiele innych form wypowiedzi. Bardzo proste rzeczy. Co, policzyłaś? Palców mi zabrakło. Nie szkodzi. A na dziś temacik lekcji, wykresy zdań złożonych, powtórzenie. Zapiszcie proste i krótkie zdanie. Uwaga, dyktuję. A iżby poszedł, gdzieżby przyszedł, więc peregrynując za się arcypiękne płaskowyże. Iż zaszedłszy, dokąd przyszedłszy, zjawił się, a na liś już nie myśląc o podróży, gdzie i czas się na mnie dłuży, siedzą, piją, z kompanią, tudzież jedząc ładno żyją. Bębnią łyżki i widelce, więc gospodarz rad jest wielce. Takim braci, mości panom, co zasnąwszy już nie wstaną. Ładne zdanie. Wiem, sama wymyślałam. Widać. Jak widać, jest to bardzo proste zdanie, 30-krotnie złożone. Może kto inny kazał wam zrobić wykres, ale ja zrobiłam go dla was, za was. Oto on. Jak widać, jest to bardzo prostutki wykres. Proszę bardzo, zaczynamy od góry. Zdanie nadrzędne, zdanie złożone podrzędnie okołośrodkowe, przydawkowe. Proszę bardzo, jedziemy dalej. Wszystkie zdania podrzędne, nadrzędne. Już po 15 minutach dochodzimy do końca wykresu. Proste, co? Minotaur w labiryncie miał gorzej. A jutro sprawdzam. Spokojnie. Dam takie samo zdanie, tylko inne. A jeśli ktoś chce lepiej utrwalić zdania, to przyniosłam dla was trzy skromne książeczki, broszureczki z przykładami. Proszę bardzo. Zdania pojedyncze, zdania złożone współrzędnie, zdania złożone podrzędnie. Proszę bardzo, kto chce do domu? Jeszcze nie chcą, co coś zniszczymy. Nic nie szkodzi, w domu mam jeszcze 200 kg tych książek. Tak, bo wy się za dużo uczycie historii, a za mało polskiego. Muszę porozmawiać z panem Jarkiem. Potem przyszło jeszcze wiele innych lekcji, przedmiotów, a każdy nauczyciel uważa, że jego przedmiot jest najważniejszy. Tak dalej być nie może. Trzeba coś wymyśleć, żeby sobie pomóc. Przecież muszą być jakieś sposoby, żeby mieć dobre stopnie, a nie uczyć się.
Na jutro proszę obejrzeć film Krzyżacy. Może coś z niego wyniesiecie. Sorry, taki mamy klimat. A my jak to młodzi liczyliśmy na cud, że jeszcze jeden dzień, może dwa, wszystko się odmieni. Stworzyć też mały świat dla swego uśmiechu. Chciałabyś iść pod wiatr, nie dowodząc czemu. Pytasz mnie, ile dni jeszcze jest przed nami. I swój wzrok pinasz wciąż, bezgwiezdny daję odpusty, mam odpusty całkowite na 500, na 300, tańsze dla ubogich, droższe dla celebrytów i biznesmenów. Ten Korzuchowska ode mnie za 100 tysięcy kupiła, a ten dla Macieja Zakościelnego 200 tysięcy. Mam też relikwie. Pokażcie wreszcie, co tam macie. Mam kopyto osiołka, na którym odbyła się ucieczka do Egiptu. Też mi kopyto. Pióro ze skrzydła archanioła. Chyba kurze. Olej, na którym poganie chcieli usmażyć świętego Jakuba. Olej kujawski z pierwszego tłoczenia? Ale ścieno. Szczena z drabiny, która przyśniła się Jakubowi. I klucze świętego Piotra. Więcej nie będę wymieniał, bo bym do wieczora nie skończył. Ściemniacie, bracie. Jeśli urzędnik nie piorun trzaśnie. A może macie, bracie, coś na mądrość i wiedzę? Oto tablet, na którym znajduje się pełen zakres usług i towarów. Proszę, oto moja wizytówka i adres www.sanderus.pl. Zapraszam na mojego Facebooka, a towary sprzedaję też na Instagram. Znajdziecie mnie też na Twitterze i Instagramie. A teraz zrobimy sobie pamiątkowy w sweet focie. Co? To już w średniowieczu można było wszystko kupić? Każdą pomoc i wiedzę? To co dopiero teraz? Dzwonimy do firmy i załatwiamy. Thank you.
szkole jest fajnie, magistrowie zwyczajni, nadzwyczajnie nas uczą swych lekcji. Fajnie jest w naszej szkole, już od wielu pokoleń każdy pragnie od innych być lepszy. Wtedy was gdzieś przeprosić za te parę kaloszy, za te szybę, co stłucha się znów. Spółka ma pomóc Prówków. Spółka zaraz płacić Wołomin. Dzień dobry, spółka Ambergold Rabicz. Nie brzmiało to dobrze. Co panowie możecie nam zaoferować? Mamy niezwykłe pomocy, testy i gadżety, które sprawią, że bez żadnego wysiłku dostaniecie piątki ze wszystkich sprawdzianów i klasówek. Wygracie wszystkie zawody i konkursy, a egzaminy to pestka. Gimnazjum Rozdrażew, tak? Walizka numer 2. Mamy słynne daty z historii. Idź mistrza Nowackiego. Od czwartej klasy do końca gimnazjum za jedyne 500 zł. O, wypisaliśmy w pierwszej klasie. A ty pisał mi brat. Daty z rozwiązaniami. O, dziś z historii same szóstki. Jak to zdobyliście? Można obejrzeć? Wiecie, co się stało? Nie? Aha, no tak, skoro macie wiedzieć. Słuchajcie, zginęły mi wszystkie moje karteczki z datami. Słyszeliście coś o tym? Nie. Dziwne. O, coś ci wypadło. Wiesz, pozbieraj sobie. No trudno, ułożę nowe. Ale to wszystko jest mocno podejrzane. Podobno po szkole krążą testy. Czy to prawda? Nie. No nie wiem. Dziwne to wszystko. O matko, ale się zdenerwowałem. Ale zaraz, zaraz. Bitwa pod Grunwaldem w 1925 roku? Chrzest Polski 1830? Skąd te daty? Wszystkie złe. Sam rozwiązywałem na wakacjach w Rabiczu. Co? 500 zł za takie bzdury? Panie, zabieraj to pan. Już sami się lepiej tego nauczymy. Ale przegryt. Co pan tam jeszcze ma? Mamy słynny czerwony segregator Małgorzaty Dudzińskiej-Szczytor, w którym znajdują się testy do wszystkich klas. Za jedyne 1000 zł to prawdziwy rarytas. Biały Kruk.
A skądżeście to wzięli? Z jej auta. Co? Łapaliście się do auta, pani Szczypio? Gdzieżbym śmiał? Auto wzięliśmy na lawetę. Słuchajcie, stała się straszna rzecz. Zginął mi mój... Samochód? Samochód też, ale to jest nieważne, to się nie liczy. Zginął mi mój słynny czerwony segregator. Pamiętacie go? No jak nie, no przecież miałam go na każdej lekcji. A w ogóle wiecie coś o tym? Tomek, wiesz coś? O, słuchaj, bardzo podobny do tego. Daj to dziecko, mieszam się ze mną. Słuchajcie, takie same okładki, taki sam kolorek, taka sama wielkość i ciężar. Ja przepraszam najmocniej, wiem, że nie można, ale zajrzę do środka. No, nawet podobne folijki do moich, no podobne. Słuchajcie, co za z niego doliczności, nie? Rzadko zdarza. Gdyby ktoś znalazł taki podobny, to bardzo mi proszę oddać, dobrze? Bardzo proszę, zwracam. To już nigdy pani testu nie zrobi? No co wy? Zaraz po apelu biegnę do domu i całe wakacje będę układać testy. No wreszcie będę spełniona, no co za szczęście. Stały się wyzwanie zabawy, a swoją drogą, niby taka bystra, a niczego nie zauważyła. Chociaż raz żeśmy ją przychytrzyli. Ale zaraz, zaraz, gdzie tu są rozwiązania? Rozwiązania to ona ma w głowie. Panie, bez rozwiązań to my nie bierzemy. Byśmy musieli z 5 lat siedzieć, żeby to rozwiązać, a i tak byśmy rady nie dali. Za 1000 zł szału nie ma. Co tam pan jeszcze ma? Mamy słynne ćwiczenia z geografii do wszystkich klas, tym razem wypełnione za 500 zł. Pokaż pan. Zaraz, a od kiedy to Polska graniczy z Hiszpanią? A Kraków leży nad Morzem Bałtyckim? A do Australii widzone jest też bliżutko, tylko 20 km. To jadę rowerem. Sam rozwiązywałem. To chyba pan za mało się uczyłeś. Przeciwnie. 12 lat do podstawówki chodziłem. Nawet studia skończyłem. Chyba we wronkach. Nie bierzemy. To kompletna ściema. Macie coś jeszcze? Jeśli nie chcecie testów, to mamy cud techniki prosto z Chin. Samobieżne adidasy samonośne. Rozwijające prędkość do 50 km na godzinę. Dzięki nim nie tylko będziecie mogli obiegać halę czy boisko w nieskończoność, ale wygrywać każde zawody sportowe i złote medale dla was. Proste w obsłudze, ciche i dyskretne za jedyne 2000 zł. Pokaż pan, pokaż! Z tyłu masz niewidzialny silniczek. Musisz włączyć. Pobiegnie, no. Ale szybciej. Panie, co to za badziewie? Kupiłeś to z Lubeksu na kilogramy? Tani Armani, a słychać na kilometr. Ciche i dyskretne. Daj pan spokój. Nie bierzemy tego. Do widzenia. Ale teraz mamy dla was gwóźdź programu. Za jedyne, powiedzmy, 700 zł. Pendrive, na którym są wszystkie testy i klasówki do wszystkich przedmiotów z rozwiązaniami. Taki mały pendrive i świadectwo z paskiem gwarantowane. Za 300, 200, 100. Sprawdźcie, super dobra. Chłopaki, włączcie, zaraz sprawdzimy. Patanowie pozytują, więc koziołek, mądra głowa, włącza się po całym świecie, aby dojść do patanów. Co? To taki miał być gwóźdź programu? Chyba gwóźdź do trumny. Chcieliście z nas zrobić matołków? Uciekajcie panowie stąd, bo puszczuję psem. Azo, bierz ich! Azo! A to już
nas wyłudzić, ale mam pomysł. Poprośmy o pomoc panią Hanię Kowalską, opiekunkę samorządu. Nie ma sprawy. Macie jakiś problem? Możecie do mnie zawsze dzwonić. Oto mój numer telefonu. Trzecia cyfra jest trzykrotnością pierwszej, a czwarta i szósta są takie same. Druga jest o jeden większa od pięć. Suma sześciu cyfr to 23, a iloczyn 2160 to kwadrat 16 i 67. I jak? Zapisaliście? Możecie do mnie zawsze dzwonić. I co? Zapisałaś? A co ja? Einstein jestem? Tak, mieć poprawkę z matmy. A ty z polskiego? I wtedy ostatecznie zrozumieliśmy, że w życiu nie ma drogi na skróty. Jest tylko ciężka nauka i praca, żeby coś osiągnąć. Nie ma złotych środków, ani półśrodków. Po prostu trzeba się uczyć i tyle. A wszystko jest w zeszytach i w książkach i w głowach naszych nauczycieli. Bo w szkole mamy wszystko, a żadne cudne wynalazki nie istnieją. Zaczęliśmy się po prostu uczyć, bo jak powiedział wieszcz Adam Mickiewicz, mądrość musisz sam z siebie własną zdobyć pracą, bo przed nami droga i dorosłe życie, bez ulg i bez skrótów. Drogę żegnajcie wszyscy. Drogę już na nas czas. Dokąd podniosą oczy. Drogę. Drogę z bagażem zdarzy. Chociaż kieszeni wiatr. Może przejścia mam tak wiele lat, droga mi kurde lepiej zna. I piszę je po stronie strach, swoją prawdę chciałbym znaleźć sam. Drogę rozdrogą skaz, drogę o własny. Przejścia mam tak wiele lat, droga mi kurde lepiej zna. Niech pisze je po stronie strach, swoje miejsce chciałbym znaleźć sam. Drogę żegnajcie wszyscy, drogę już na nas czeka. Za to, że z nami, za dni zdobione szczęścia chwilami, za tę cierpliwość z duszą rozdartą i za tę wiarę, że jednak warto, dziękujemy. Bądźcie nam zdrowi i wiecznie młodzi, zmysł pedagoga niech nie zawodzi. Gdy każe wierzyć, że macie rację, smutki niech jadą też na wakacje, a wy w spokoju wypoczywajcie. I uśmiechnięci do szkoły wracajcie. Dziękujemy i żegnamy naszych drogich wychowawców, a czas z nami pobielił nieco schronie. Dziękujemy za nauki, za cierpliwość, za życzliwość, za serdeczne i pomocne zawsze dłonie. Gdziekolwiek nas los rozrzuci po całym świecie, o tej szkole, o was, drodzy nauczyciele, zawsze będziemy mówić wyłącznie dobrze. I choć wiemy, nie zawsze chciało nam się uczyć, nie byliśmy święci. Wspominajcie nas życzliwie w swojej pamięci. Jak najpiękniej dziękuję.
dziękujemy szanownej dyrekcji, naszym drogim nauczycielom i wychowawcom, rodzicom, katechetom i wszystkim pracownikom szkoły. Wakacyjną piosenką. Do widzenia, kochani. Do widzenia.